Na osiedlu Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim grupa mieszkanek zainicjowała projekt Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy Poznaj Lokalne Drzewa jako miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla Kawęczyn, w ramach którego została utworzona proekologiczna ścieżka edukacyjna. Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami drzew, a także utworzenie dla mieszkańców miejsca do odpoczynku. Jest to też taka inicjatywa, żebyśmy wszyscy tutaj gromadzili się w takich dobrych celach, żeby nasze dzieci miały się gdzieś spotykać i żeby się przy okazji też czegoś uczyły, takich rzeczy podstawowych. I teraz od domu strażaka, przy którym teraz jesteśmy, będzie prowadziła taka ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, gdzie dzieci będą poznawały drzewa, o których tak naprawdę przechodzą codziennie. Chcemy, żeby ta ekologia była tak naprawdę dla naszych dzieci taką codziennością. Uczą się tego już od przedszkola, w szkole, ale chcemy, żeby znały podstawy, czyli to, co ich otacza. Otaczają je tak naprawdę piękne rzeczy, bo tutaj nasze osiedle Kawęczyn jest naprawdę miejscem bardzo dobrym, bardzo zielonym i tak naprawdę ekologia otacza nasze dzieci cały czas. Ścieżka edukacyjna to kolejny projekt, dzięki któremu mieszkańcy osiedla Kawęczyn będą mogli się integrować. W ubiegłym roku na osiedlu został utworzony ogród społeczny z placem zabaw dla dzieci, a od niedawna mieszkańcy mogą korzystać również z dużego wspólnego grilla. Mamy tutaj przede wszystkim bardzo fajne miejsce, zagospodarowanie, czy koło szkoły jest dużo zieleni. Tutaj jest tak samo takie miejsce i plac zabaw mamy i ognisko, w którym możemy się wszyscy wspólnie spotkać. To jest takie miejsce dla mieszkańców, właśnie dla Kawęczyn, dla dzieci, dla rodzin, dla seniorów. Projekt przygotowały członkinie Stowarzyszenia Rotunda, które zawiązały grupę nieformalną Kawęczyńska Inicjatywa. Na realizację projektu pozyskała 6 tysięcy złotych z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Trzy sympatyczne panie miały ciekawy pomysł i chcieliśmy się tym pomysłem podzielić i też pomóc Stowarzyszeniu Rotunda, które nie zawsze musi dla nas wszystko organizować. Chciałyśmy tak samo pomóc. Chciałyśmy też, aby nasza szkoła podstawowa numer 5 na osiedlu Kawęczyn stawała się coraz piękniejsza. W ramach tego projektu zostanie zakupiona tablica edukacyjna z 4 ławkami oraz ławostół z pięknymi informacjami na temat właśnie drzew, rozpoznawania. Będzie również gra i tam mamy nadzieję, że te wszystkie urządzenia, które będą zainstalowane pod szkołą, które zostały zakupione za kwotę prawie 7,5 tysiąca, będą służyły naszym dzieciom i będą ciekawie pokazywały im informacje o przyrodzie. Staramy się działać wspólnie. Chcielibyśmy w sumie, żeby nas było troszkę więcej, czy zaangażować więcej rodziców ze szkoły, czy nauczycieli. No na razie działamy małymi kroczkami, mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie nas coraz więcej i będzie tego wszystkiego więcej. Ale tak naprawdę my jesteśmy wsparciem dla Stowarzyszenia Rotunda i tak samo braliśmy udział teraz w dożynkach. Ja miałam tą wielką przyjemność razem z panem Mariuszem Sierakowskim być w tym roku starościną i dzięki zaangażowaniu naprawdę wielkiej masy ludzi, dzięki paniom, które zdobiły nam wieniec, robiły bukiety, plotły piękne wianki. Na dożynkach gminnych zajęliśmy 3 miejsce i też mamy tą przyjemność, że za tydzień w niedzielę będziemy reprezentować naszą gminę w dożynkach wojewódzkich. Więc jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i też taka nagroda, że to zaangażowanie i praca tutaj wszystkich lokalnych ludzi, tak naprawdę społeczników, jest doceniana. Szkoła podstawowa na osiedlu Kawęczyn będzie prowadziła warsztaty dla dzieci, w tym spotkania z leśnikiem, żeby uczniowie zdobywali wiedzę o drzewach. Dzieciaki mają też przygotować zielnik przedstawiający drzewa w okolicy szkoły. W ramach projektu ogłoszony został również konkurs Kartka do zielnika drzew. W niedzielę 21 sierpnia dzieci z osiedla Kawęczyn wzięły udział w warsztatach ekologicznych i poznały drzewa, które znajdują się na powstającej ścieżce edukacyjnej. Na przykład w świerku są takie bardzo mięciutkie te takie igiełki. A w tym takim innym dużym drzewie one są takie bardzo kujące.
A na przykład w Jarzębinie możemy rozpoznać Jarzębinę po tym, że ma takie czerwone kuleczki i one są niejadalne dla człowieka, tylko ptaki mogą je jeść podczas zimy. Co możesz powiedzieć o dzisiejszych warsztatach? Bardzo mi się podobały, były różne dziwne nazwy, na przykład Zemsta Sąsiada i byłam bardzo ciekawa. Według mnie to był bardzo fajny pomysł, że były takie warsztaty. I o jakich drzewach się dzisiaj dowiedziałaś? O jarzębinie, o dębie czerwonym, zwykłym dębie i jeszcze o zemście sąsiada. To mi się najbardziej podobała ta nazwa. Czy było coś, co cię zaskoczyło, czego nie wiedziałaś do tej pory? Nie wiedziałam, że na przykład są dwa rodzaje dębu, że jest dąb i dąb czerwony na przykład. Dzisiejsze warsztaty to taka chyba trochę lekcja przyrody, prawda? Czego się dowiedziałaś? Że nie wszystkie drzewa to mają takie same liście. Kwota pozyskana z Narodowego Instytutu Wolności nie była wystarczająca na zrealizowanie projektu, dlatego pozyskano dodatkowe pieniądze od sponsorów, a są wśród nich Piotr Czapka, Zenon Filipek, Stelmet, White Vision Wideofilmowanie Damian Putyło, Stalmont, Zbigniew Szeliga, Arkadiusz Żurek, Bogumił Pichla, firma Koral, Budwell, Wojciech Jakubek i wolontariusze.